Mówi się, że kiedyś grano z pasją, oddaniem i poświęceniem dla drużyny. A teraz? Teraz, w opinii wielu, mamy tylko gwiazdy zarabiające coraz bardziej niebotyczne pieniądze. Założę się, że nieraz słyszałeś opinię, kiedyś to było lepiej. Ciekawi mnie, do której grupy należysz ty. Z sentymentu, jakim darzę piłkę nożną, stworzyłem to zestawienie. 5. Johan Cruyff. Postać ponadwybitna. W reprezentacji zagrał 48 razy i zdobył 33 bramki. To on jako jeden z pierwszych potrafił nie tylko pokazać, że z piłką się tylko biega i kopie do bramki, a również i bawić się nią i wykonywać niesamowite zwody na murawie. Jego numer koszulki to numer 14. W jego klubie jest to numer zastrzeżony. Był najważniejszym piłkarzem europejskim ubiegłego wieku, a zarazem trenerem Barcelony. Zmarł niestety na raka płuc. 4. Zinedine Zidane. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie futbolu. Stał się nią dzięki w zasadzie jednej sytuacji na boisku. W finale Mistrzostw Świata 2006 roku wymierzył przeciwnikowi cios z główki w klatkę piersiową, za co dostał czerwoną kartkę i zszedł z boiska. Był to ostatni mecz w jego karierze, niemniej w pamięci prawdziwych kibiców pozostanie na długo jako wspaniały pomocnik i piłkarz swojej reprezentacji. Łącznie strzelił 125 bramek plus 35 w reprezentacji. 3. Ronaldo Nazario. Fantastyczny piłkarz, który w wieku 17 lat dostał się do narodowej drużyny Brazylii, po to tylko by 3 lata później w wieku 20 lat zdobyć nagrodę Króla Strzelców Ligi Hiszpańskiej oraz zdobyć prestiżową Nagrodę Złotego Buta. Grał w największych światowych klubach, m.in. w Realu Madryt, Barcelonie, Mediolanie, Milanie i innych, łącznie trafiając do bramki 352 razy. Jego prywatne życie usłane różami nie było, ale w tym odcinku nie o tym. Przechodzimy do dwóch najlepszych piłkarzy świata. 2. Diego Maradona. Prawdziwa legenda. Jego imię prawdopodobnie zna co druga osoba stąpająca po ziemi. Jest autorem najbardziej kontrowersyjnej bramki w historii. W ćwierćfinałowym meczu z Anglią Maradona zdobył dwie bramki. Jedną z nich strzelił ręką, natomiast drugą po rajdzie przez niemal całe boisko i minięciu 6 angielskich zawodników. Tłumacząc się z pierwszej bramki, stwierdził, że pomogła mu ręka Boga. Dopiero po 19 latach w jednym z udzielonych wywiadów przyznał, że gola zdobył niezgodnie z przepisami, a 22 lata później przeprosił za ten incydent. W swojej karierze strzelił 307 bramek. 1. Pele. Najmłodszy zawodnik mistrzostw świata w historii na swoje pierwsze mistrzostwa pojechał w wieku 17 lat. Jest jedynym zawodnikiem w historii, który zdobył 3 mistrzostwa świata pod rząd. Nieklasyfikowany mistrz futbolu. Sam o sobie mówił, że strzelił 1281 goli w 1363 meczach. Niemniej faktem jest, że 526 zdobył w meczach nieoficjalnych. Wynik jednak i tak jest niesamowicie imponujący. Wiele o tym zawodniku mówić nie trzeba, a jeżeli jesteście większymi czy mniejszymi fanami futbolu, to zerknijcie sobie na film Pele, Narodziny Legendy. Tak, ten film opowiada o nim. W tym dosyć długim zestawieniu to by było na tyle. Jeżeli dotrwałeś do końca, bardzo Ci dziękuję. Zostaw subskrypcję na tym kanale, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków. A tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć.